Unii Europei. O zwierzęta. Postępowania ze zwierzętami, zwłaszcza gospodarskimi, są inne fundusze przeznaczone na tak zwany dobrostan zwierząt. Niektórzy widzą w tym rodzaj swoistej fanaberii, jeszcze inni czynią wyrzuty, że troska o zwierzęta przesłania niekiedy troskę o człowieka. Osobiście uważam, że rozsądna troska o ochronę zwierząt jest rzeczą potrzebną. I to akurat dobrze, że Unia Europejska przywiązuje wagę do tej sprawy. Oczywiście w centrum wszelkiej działalności publicznej jest człowiek, ale troska o zwierzęta nie tylko nie przeznaczona dla człowieka, ale bardzo często jest niezbędnym uzupełnieniem troski o człowieka, na przykład o jego zdrowie. Istnieje choćby wiele naukowych dowodów na to, że złe traktowanie zwierząt gospodarskich skazanych na mięso, trzymanie ich w złych warunkach, dręczenie w transporcie, czy też okrutne metody uboju. Wszystko to odbija się negatywnie na jakości zdrowotnej mięsa, zostają to wtedy, które szkodzą następnie zdrowiu ludzi. To są naukowe dowody, to już nie jest fanaberia. Jeśli zwierzęta trzymane są w złych warunkach, ogromnym zagęszczeniu, to dzieje się niestety często w hodowlach wielkoprzemysłowych, na przykład w wielkich fermach trzody chlewnej czy drobiu. Występuje tam wielkie ryzyko chorób. Często też tak hodowane zwierzęta są szpikowane antybiotykami. Te antybiotyki pozostają następnie silniejsze, a ludzie spożywający to mięso nabywają niebezpiecznej odporności antybiotykowej. To jest coraz większy problem w Europie i Trybunał Obrachunkowy, w którym pracuje, podejmuje obecnie kontrolę na ten temat. Jest problem transportu. Miliony żywych zwierząt przewożonych jest na znaczne odległości. Rzadko są to transporty prawie przez całą Europę, co powoduje nie tylko cierpienia przewożonych zwierząt, ale również zwiększa zanieczyszczenie powietrza spalinami. Także generuje dodatkowe koszty, za które płaci z jednej strony rolnik, który dostaje mniej za sprzedane zwierzęta, a z drugiej strony konsument więcej płaci za mięso. Niektórzy krytykują wprowadzane w Unii wymagania dotyczące ochrony zwierząt, twierdząc, że obciążają one rolników i zwiększają ponoszone przez nich koszty. Taki argument podnoszą jednak na ogół ci, którzy prowadzą wielkie fermy i dążą do masowej produkcji możliwie jak najmniejsze koszty. W mniejszych gospodarstwach rodzinnych troska o dobrostan zwierząt jest bowiem czymś naturalnym. Dla polskiego rolnika normalną rzeczą jest, że świnie trzymane są nie na betonie, tylko na ściółce, a krowy nie są trzymane cały czas na uwięzi w zamkniętych oborach, lecz przynajmniej w okresie letnich wyprowadza się je na pastwisko. To są takie zwyczajne działania, choć w niektórych krajach Unii rolnicy uzyskują na takie właśnie działania znaczną pomoc. Taka na przykład należąca do Włoch Sardynia, wyspa wielkości województwa podlaskiego, w ciągu zaledwie 7 lat przeznaczyła ponad 300 milionów euro, czyli grubo ponad miliard złotych, właśnie na pomoc dla swoich rolników, którzy wprowadzili w swoich gospodarstwach dobrostan zwierząt polegający na stosowaniu ściółki i wyprowadzaniu krów na pastwiska. Myślę, że zadowolony z tego jest nie tylko inwentarz, ale i rolnicy. Niedługo Europejski Trybunał Obrachunkowy powie na ten temat więcej w specjalnym raporcie dotyczącym przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt i wykorzystania funduszy na ten cel. Dziś nie mogę zdradzać szczegółowych ustaleń tego raportu, ale niewątpliwie pokaże on, że troska o dobrostan ma sens i że wcale nie jest ona sprzeczna z interesem rolników, tych prawdziwych rolników. Zatem na problemy ochrony zwierząt nie powinno się patrzeć jak na fanaberię, ale jak na działalność korzystną dla człowieka i mogącą przynosić konkretne efekty w sferze naszego zdrowia, naszego środowiska, naszej gospodarki. Ale szczególnie ważny jest wymiar naszego człowieczeństwa, który nie może wynieść polenia na bezmyślne okrucieństwo i na bezwzględną eksploatację środowiska, tym środowiska zwierząt. O tym pięknie mówił święty Jan Paweł II w homilii w Zamościu w 1999 roku, gdzie podkreślał, że każda działalność człowieka jako istoty odpowiedzialnej ma swój wymiar moralny. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi przez twórcę jako nieodzowne do jego życia i rozwoju. Istnieje powinność korzystania z tego daru, ciężkości i szacunku.
wszelkie działania, które nie uwzględniają prawa Boga do swego dzieła, jak i prawa człowieka obdarowanego przez Twórcę, przeciwiają się przykazaniu miłości. To mówił święty Jan Paweł II. I to bardzo jasny przekaz moralny, że w naszej chrześcijańskiej człowieka nie może być przyzwolenia na okrutne i bezwzględne traktowanie zwierząt i że musimy zachować rozumną i rozsądną troskę o ich ochronę. Wiesz, co jest najpiękniejsze w podróżowaniu pociągiem? Że możesz robić to, na co masz ochotę? To, że dzieci nigdy się nie nudzą. A wczoraj mówiłeś, że najpiękniejsze jest to, że nie stoją się w korkach? Zmieniam zdanie. Dzisiaj uważam, że najciekawsze są rozmowy z moim synem. I pomyśli, że to dzieciom to się góra konsekwencji. Za to konsekwentnie wybieram pociąg. Tak to jest z pociągami, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Sprawdź nasze oferty i kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów. Już w najbliższy piątek, 18 maja, urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy na szczególne urodziny do sanktuarium Maryi Gwiazd Nowej Ewangelizacji i jego sanktuarium. W jaki sposób jego dom, gotu nadziejności Polaków, dymu i zamysłu. Jest to też droga rodzina. Dziś jak dziać reklamę podstawia, że no w nich urodzinach Jana Pawła, a dziać podstawia, jak się wie. Aha, reklamę żydowską. To jest robota. To przyczynili się do odwrotnie, 100 lat niepodległości naszej ojczyzny. Zaś na specjalnych dorożkach przybędą Piłsudski, Paderewski i Dmowski. Procesję zamkną postacie rodziców Karola Wojtyły. Przed Mszą Świętą główny celebrans uroczystości ksiądz arcybiskup metropolita Sławoj Leszek Głódź poświęci dwie mające po 70 metrów kwadratowych kamienne płaskorzeźby przypominające dzieje wspaniałej Polski. Na mszy świętej przyjęcie także do bractwa świętego Jana Pawła II tych, którzy pragną szczególnie naśladować go i szerzyć jego nauczanie. Zgłoszenia wcześniej w sanktuarium pod numerem telefonu 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Zaś siostry sercanki, które między innymi współpracowały z księdzem biskupem i kardynałem Karolem Wojtyłą, a potem ze świętym Janem Pawłem II, następcą Piotra, wniosą relikwie założycieli zakonu, relikwie świętego arcybiskupa Józefa Pelczara i błogosławionej matki Klary Ludwiki Szczęsnej. Kochani, ten dzień jest w naszym sanktuarium dniem odpustu. Można zyskać odpust zupełny. Zapraszamy, nawiedzając sanktuarium. Jeżeli ktoś jest chory, to przenosząc się duchowo do tego sanktuarium, być w stanie łaski uświęcającej, pomodlić się za papieża i nie mieć przywiązania nawet do najmniejszego grzechu. Odpust można oferować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Jest 8. Maryja w naszym programie Czas na Wiadomości, które przedstawią nam Ania Busek i Piotr Przezina. Środa, 16 maja, 136 dzień roku. Słońce nad Warszawą zeszło o 4:40, a zajdzie o 20:24. To oznacza, że dzień będzie trwał 15 godzin i 44 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 2 minuty. Ratownicy odnaleźli ciało ostatniego z poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Było ono uwięzione pod jedną z konstrukcji w zniszczonym tąpnięciem chodniku. Do wstrząsu w kopalni doszło 5 maja. W sumie zginęło 5 górników. Ich ciała odnaleziono i wydobyto na powierzchnię podczas trwającej 11 dni akcji ratowniczej. Była ona prowadzona w ekstremalnie trudnych warunkach.
Bezpośrednio po wstrząsie udało się uratować dwóch górników. W związku z tragedią w Jastrzębiu Zdroju oraz we wszystkich kopalniach i spółkach grupy kapitałowej JSW do niedzieli trwa żałoba. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Politycy podejmą rozmowy przy okazji szczytu unijnego w Sofii. Głównym tematem ich dyskusji ma być sprawa praworządności w Polsce. W poniedziałek Juncker kontaktował się telefonicznie z polskim premierem. Obaj ustalili, że wraz z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem będą kontynuowali konstruktywny dialog. A efekty dotychczasowych rozmów? Timmermans ma dziś przedstawić kolegium komisarzy. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem wiceszefa Komisji Europejskiej nastąpił postęp w negocjacjach z Polską, ale niewystarczający. Politolog profesor Piotr Niwiński mówi, że artykuł 7 jest dla Unii Europejskiej skutecznym narzędziem gry politycznej. Franz Timmermans jest zdolnym negocjatorem. Jego negocjacje z Polską dotyczą oczywiście nie tylko spraw związanych z sądem. Groźba uruchomienia, puszczenia tego dalej artykułu 7 jest pewnego rodzaju szantażem w stosunku do polskiego rządu odnośnie zmian, które zamierzamy dokonać w naszym kraju. Widać to w szczególności w sytuacji, w której polski rząd zdobywa coraz większą popularność. W tym momencie uruchamia się artykuł 7 po raz kolejny, grożąc nim, starając się pokazać polskiemu społeczeństwu, że jest specyficzny bat dla polskich polityków. Decyzję o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu Komisja Europejska podjęła w grudniu. Wówczas Polska otrzymała 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności. Wytyczne dotyczyły m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. W odpowiedzi posłowie PiS-u przygotowali nowelę ustaw, które w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm. W tym tygodniu zajmuje się nimi Senat. W Polsce jest progresja podatkowa i społeczna gospodarka rynkowa. Naturalnym powinno być, że to bogatsi płacą większe opodatkowanie, powiedziała profesor Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz. A dług ekonomisty niewłaściwym jest nazwanie daniną pomocy dla osób niepełnosprawnych. Profesor odniosła się do zaprezentowanego przez rząd systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ma się on opierać o 3 filary. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia, Pakiet Społecznej Odpowiedzialności oraz program Dostępność Plus. Solidarnościowy Fundusz będzie zasilany z 2 źródeł. Z części składki na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej. Ta będzie wynosić 4% od nadwyżki przekraczającej dochód 1 000 000 zł rocznie. To rozwiązanie opiera się na istniejących już mechanizmach. Trzeba je tylko mądrze redystrybuować, tłumaczyła profesor Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz. Danina jest tutaj o tyle nie na miejscu, gdyż mówimy o obywatelach tak samo równych jak wszyscy inni i dlaczego ich los ma zależeć od wolontarystycznej zgody lub nie na daninę. Tak? Czyli mówimy zwyczajnie o podatku progresywnym i taki obowiązuje, tylko pytanie, w jaki sposób tej redystrybucji dokonać. Natomiast osoby niepełnosprawne, wydaje się, i ich rodziny, ich rodzice, jeśli mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, wyjątkowo długo czekają na zasłużoną redystrybucję. Także używajmy mechanizmów, które do tej pory funkcjonowały, natomiast bardziej refleksyjnie dokonujmy redystrybucji. Według profesor rząd powinien pójść za ciosem i dążyć do uzawodowienia rodziców osób niepełnosprawnych. Wówczas byłaby solidarność i sprawiedliwość społeczna, dodała. Od 2020 roku środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będą przeznaczone na ich najważniejsze potrzeby. Blisko 700 tysięcy złotych z budżetu miasta. Tyle prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapłaciła prawnikom za reprezentowanie jej przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Poinformowali o tym członkowie komisji, którzy wcześniej zapytali o to warszawski ratusz. Mówili o rozrzutności Hanny Gronkiewicz-Waltz, zawiadomili Regionalną Izbę Obrachunkową. Chcą, by sprawdziła zasadność wydania tych kwot, biorąc pod uwagę prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Według członka komisji, posła Jana Musińskiego, to kuriozalna sytuacja. Polityk zauważa, że miasto stołeczne Warszawa ma swoje biuro prawne z ponad 40 prawnikami, którzy mogą reprezentować prezydent przed komisją.
Te osoby mógłby doskonale reprezentować Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, panią prezydent, przed komisją weryfikacyjną w ramach swoich wynagrodzeń, jakie otrzymują w warszawskim ratuszu. Rozrzutność moim zdaniem ewidentna, panie prezydent. Wystosowaliśmy pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby sprawdziła zasadność wydania tych dużych kwot, bo to jest prawie 700 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Takowe pismo z prośbą o kontrolę zostało do RIO w Warszawie przekazane. Hanna Gronkiewicz-Welc konsekwentnie odmawia udziału w rozprawach komisji weryfikacyjnej, wysyłając na nie swoich prawników i płacąc im za to, jak się okazuje, niemałe sumy z budżetu miasta. Teraz przyjrzy się temu Regionalna Izba Obrachunkowa. Pismo o kontrolę w tej sprawie skierowali do niej członkowie komisji weryfikacyjnej Jan Musiński, Paweł Wisiecki i Łukasz Kondratko. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich do 23 miejscami na północnym wschodzie i krańcach zachodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Idźcie na cały świat. Praca misjonarzy na wschodzie. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja o 21.30. Goście naszych rozmów to misjonarze werbiści pracujący na wschodzie, ojciec Jerzy Jagodziński oraz ojciec Walentyn Nazarenkow. Serdecznie zapraszam. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Misja świętego Andrzeja. Wolność wymaga nieustannego wysiłku. W stulecie odzyskania niepodległości podejmijmy modlitwę za ojczyznę przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Bobole. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Prawda spod ziemi. Na cmentarzu rakowickim w Krakowie IPN odnalazł ludzkie szczątki. To zapewne żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego. Sklep udaje pocztę. Solidarność chce kontroli sklepów, które pod szyldem placówek pocztowych łamią zakaz handlu w niedzielę. Jak oszczędzać na emeryturę? W naszym dzienniku dodatek ekonomiczny. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 9 minut po godzinie 8. Zapraszam teraz Państwa na wspólną modlitwę. Godzinkami ku czci Matki Bożej Miłosierdzia i Pomocy. Dziękuję jednocześnie za wspólnie spędzony czas i życzę dobrego dnia i wspaniałego całego tygodnia. Do usłyszenia. Thank you.
że... A, ale ja związam tego z nami, jak to czeka tak dużo. Do końca nie W czasie rządów PiSu. Tak, on w 16 roku. Tak, tak. Ale bardzo krótko, tak? Bo coś tam się nagle okazało. No właśnie, nagle coś się okazało, panie Miłku. Z tego co pamiętam, okazało się, że on został komendantem, kiedy już było dochodzenie wszczęte wobec niego sprawdzające. Z tego co pamiętam, chodziło o jakieś załatwianie stanowiska żonie po znajomości, jakieś takie kumoterstwo i właśnie takie związane rzeczy z układami. Kiedy on już został komendantem, to się okazało, że nie sprawdzono tego do końca. Nie pamiętam, który polityk to zawalił i nie sprawdził. Ja nie chcę tu oskarżać tak, żeby, ale ktoś odpowiedzialny wtedy za policję, nie wiem już dokładnie kto. Nie powinno to być sprawdzone i po prostu nie powinien komendantem zostać, kiedy było to dochodzenie, czy zanim to dochodzenie się dokończyło i nie skończyło. I wtedy rzeczywiście bardzo szybko go odwołano w związku z tym dochodzeniem. Nie wiem, bo teraz też nie przedstawiono, których zarzutów dotyczy to zatrzymanie, ale spodziewałbym się, że to jest jakiś odpysk chyba tamtej sprawy, bo tam też jakieś takie zarzuty były też chyba korupcyjne, chociaż tego nie precyzowano więcej, mówiono o tym załatwianiu stanowiska żonie, o takich... No sprawa jest dość poważna, ponieważ w tej chwili trwało przeszukanie, a później ma być przewieziony do Rzeszowa, ponieważ śledztwo prowadzi podkarpacki Wydział Prokuratury Krajowej, więc sprawa wygląda... Tak, grubo. Gruba. To zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Chciałam zapytać o sprawy międzynarodowe, ponieważ Emmanuel Macron bardzo ostro wydał takie oświadczenie dotyczy potępiające Izrael, jeżeli chodzi o masakrę w ciągu ostatnich godzin w Strefie Gazy. Czy Unia Europejska, czy przywódcy unijni będą również podobne stanowisko zajmować? Tak, Unia Europejska, za dużo tu Polska chciała od tej Unii Europejskiej, ale wiecie Państwo, jeszcze jakoś tak, że oni myśleli, że ten Kościół katolicki zwalczą, wiesz. Patrzy na fakt, że Francja... Czarnecki.